Dzień dobry Państwu. W sprawie wczorajszych zamieszek, które skompromitowały Polskę na arenie międzynarodowej w związku z incydentami pod ambasadą rosyjską. Jest to rzecz niebywała, że polski rząd świadom zagrożenia związanego z dużymi emocjami, jakie towarzyszą obchodom święta niepodległości oraz świadom też po wcześniejszych doświadczeniach, że te piękne uroczystości są czasami wykorzystywane przez grupki, które bynajmniej nie chcą czcić niepodległości, ale chcą dać upust własnej agresji i frustracji, nie zadbał o to, aby ambasada Rosji była pod właściwym zabezpieczeniem i dziś Polska ma w związku z tym wizerunkowy problem. Rodzi się pytanie, jak to możliwe? I są dwie odpowiedzi. No albo mamy do czynienia ze skrajnie nieudolną, niekompetentną władzą, głupią władzą, bo inaczej chyba tego nazwać nie można, to są i tak delikatne słowa, bo tylko ostatni głupek mógłby zakładać, że nie będzie zagrożenia dla ambasady, kiedy idą tysiące ludzi, w tym grupy związane z środowiskami kibiców i manifestują bynajmniej nieprzyjazne swoje zamiary w stosunku do ambasady rosyjskiej. Co więcej, wiemy, że przecież policja trafnie diagnozowała zagrożenie związane właśnie ze strefą wokół ambasady rosyjskiej jako potencjalnym punktem zapalnym. I mimo to polskie władze, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i podległe mu organa nie zapewniły stosownego zabezpieczenia przed tego rodzaju incydentami. No to byłby dowód kompletnej już nie tylko nieudolności, ale głupoty, gdyby to było rzeczywiście wynikiem świadomego, zaplanowanego działania i naiwnego założenia, że nic się nie stanie. Że nic się nie stanie. No jest drugi scenariusz, mianowicie taki, że w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, ministrem spraw wewnętrznych jest człowiek inteligentny, bystry. Premierem polskiego rządu jest człowiek umiejący wyciągać wnioski z doświadczeń i panowie wzięli pod uwagę taki scenariusz, że pozostawią bez zabezpieczenia ambasadę i w konsekwencji dojdzie do rozruchów, które owszem zaszkodzą wizerunkowo Polsce, ale dadzą dzisiejszej władzy poważne argumenty do rozgrywki wewnętrznej i do pokazywania, jacy są źli narodowcy czy chuliganie, jak ta władza teraz będzie skutecznie ich gromić i poskramiać. Tak, aby nie można było przy okazji rozmawiać o wielu porażkach rządu w innych dziedzinach, za które na co dzień odpowiada i za które na co dzień jest poddany słusznej krytyce. A więc któryś z dwóch scenariuszy, albo kompletna niekompetencja, kompromitująca niekompetencja, nieudolność i wręcz głupkowatość podejmowanych decyzji, bo inaczej delikatniejszym słowem, no to i tak najdelikatniejsze słowo z możliwych, jakie można tu użyć, albo z rozmysłem zaplanowane, wpisane w scenariusz działanie, które było obliczone na wywołanie tego rodzaju incydentów i zadym, po to, aby wygrywać to później w interesie polityki Platformy i rządu w ramach krajowych rozgrywek i sporów politycznych. Mówiąc, jak wielkie zagrożenie ze strony sił skrajnych, prawicowych i w związku z tym potrzebny jest Europejczyk Donald Tusk i ten rząd i ta Platforma Obywatelska, bo tylko oni są w stanie dać odpór tego rodzaju zagrożeniu, jakie w Polsce nadchodzi, narasta i się coraz większym, mocniejszym krokiem zbliża. No wydaje się, że ten drugi scenariusz jest jednak bardziej prawdopodobny, czyli rząd zaplanował i miał świadomość tego, że niezapewnienie właściwej ochrony ambasady rosyjskiej nieuchronnie doprowadzi do konfrontacji, do tego rodzaju incydentów i w konsekwencji wywoła to wielką aferę z aspektami międzynarodowymi i pozwoli rządowi tą sprawę dzisiaj rozgrywać i Donaldowi Tuskowi pokazywać jako mężowi opatrzności, który znowu tutaj przyjeżdża, jako ten obliczalny, przewidywalny Europejczyk, premier będzie powściągał tą tłuszczę i gwarantował Polakom spokój i stabilną przyszłość. A przy okazji zagwarantuje w ten sposób, by nie było dyskusji na tematy gospodarcze, tematy społeczne, tematy związane z edukacją, służbą zdrowia, które są tak dla rządu mało korzystne. No, jeśli ten drugi scenariusz jest bardziej prawdopodobny, to tym bardziej opozycja powinna zrobić wszystko, aby wyjaśnić, jak było naprawdę. Czy mamy do czynienia z władzą kompromitująco nieudolną, czy mamy do czynienia z władzą, która jest gotowa uczestniczyć w scenariuszu prowokacji po to, aby wygrywać go
na korzyść własnych interesów partyjnych i politycznych w polityce krajowej, nie patrząc na konsekwencje dla wizerunku Polski na zewnątrz. Każdy z tych scenariuszy jest fatalny, ale ten drugi jest chyba jeszcze gorszy od tego pierwszego. Solidarna Polska uważa, że w tej sytuacji właściwym jest zwołanie nadzwyczajne w trybie natychmiastowym komisji właściwej do spraw wewnętrznych, tak aby można było tutaj w Sejmie przesłuchać na miejscu pana ministra spraw wewnętrznych, pana Sienkiewicza, tak aby posłowie mogli zadawać mu konkretne, celne pytania, tak aby posłowie mogli kierować pytania do komendanta głównego policji, jego zastępców odpowiedzialnych za prewencję, czy do tych funkcjonariuszy, którzy bezpośrednio byli odpowiedzialni też za zorganizowanie tej ochrony w związku z marszem, by ustalić, jakie są fakty, by ustalić, jaka jest prawda, czy mamy do czynienia z władzą skrajnie niekompetentną, kompromitującą się w obszarze tej niekompetencji, nie potrafiącą wyciągnąć wniosków z oczywistych doświadczeń z przeszłości, z tego, co się działo rok temu, 11 listopada i wcześniej, czy też mamy do czynienia z władzą, która jest gotowa kosztem wizerunku własnego kraju wygrywać interesy partyjne, godząc się na prowokacje i godząc się na właśnie eskalację napięcia i tego rodzaju wydarzeń. To trzeba wyjaśnić. Miejscem stosownym ku temu powinna być stosowna właśnie i przeznaczona dla kontroli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Komisja Sejmowa i dlatego Solidarna Polska w dniu dzisiejszym składa wniosek o jej natychmiastowe zwołanie. Natomiast czy odwołanie Ministra Spraw Wewnętrznych cokolwiek załatwi? Po pierwsze, jeśli bierzemy pod uwagę ten pierwszy scenariusz skrajnej niekompetencji, to jest jasne, że wniosek, jaki się nasuwa, pierwszy to jest odwołanie ministra spraw wewnętrznych, który okazuje się być człowiekiem dość sprawnym retorycznie, ale kompletnie nieudolnym, jeśli chodzi o kierowanie podległymi mu służbami. I takie odwołanie powinno nastąpić w trybie natychmiastowym, gdyby przyczyną była ten pierwszy scenariusz, o którym tutaj mówię, to pewnie premier sam odwołałby niezwłocznie już pana ministra Sienkiewicza. Ale niestety jest bardziej prawdopodobne, że tutaj zapadały decyzje na wyższym szczeblu politycznym niż pan minister Sienkiewicz w sytuacji, kiedy panowie zdawali sobie doskonale sprawę, że niezabezpieczenie ambasady rosyjskiej spowoduje eskalację i tego rodzaju gwałtowne zamieszki z uszczerbkiem dla wizerunku międzynarodowego Polski, ale do wykorzystania i rozegrania w ramach polityki krajowej, więc takie decyzje przecież, ten scenariusz, który zapewne służby podległe panu Sienkiewiczowi doskonale musiały brać pod uwagę i przedstawić mu do wiadomości, jeżeli była zgoda na jego realizację, to decyzja zapadała na szczeblu wyższym niż pan minister Sienkiewicz i my powinniśmy naprzód przesłuchać na tą okoliczność pana ministra Sienkiewicza, z kim i czy konkretnie z premierem rozważał okoliczności związane z tymi potencjalnymi w wysokim stopniu prawdopodobnymi zamieszkami, do których mogło dojść w związku z organizacją marszu i czy świadomie panowie podejmowali decyzję o tym, aby odsunąć policję od ochrony choćby ambasady rosyjskiej. Solidarna Polska stoi na stanowisku, że rozwiązaniem tego problemu, tego nieudolnego, niekompetentnego rządu, który być może chwyta się nawet tego rodzaju drastycznych już metod, po cichu godząc się, czy przewidując scenariusz prowokacji, by wykorzystać go dla własnych politycznych celów interesu, jest rozwiązanie tego Sejmu, bo tylko poprzez rozwiązanie Sejmu można zagwarantować przedterminowe wybory i zmianę rządu. Zmianę rządu na taki, który będzie realnie i profesjonalnie dbał o bezpieczeństwo Polaków, o bezpieczeństwo imprez masowych, o bezpieczeństwo wielkich zgromadzeń, który nie będzie udawał, że coś robi i dużo mówił, idziemy po was, tylko będzie robił to, co do niego należy. Czyli zamiast wielu słów będzie konkretne działanie. I wydaje się, że nie ma lepszego pomysłu, by tą sytuację definitywnie zmienić, jak właśnie głosowanie nad wnioskiem, który Solidarna Polska złożyła do laski marszałkowskiej o rozwiązanie Sejmu i w ten sposób wyłonienie kompetentnego, profesjonalnego rządu, również w obszarze bezpieczeństwa Polaków, czyli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dziękuję. Dzień dobry, Tomasz Grzelos, Telewizja Superstacja. Panie prezesie, to w takim razie z tego, co pan mówi, można wnioskować, że zgadza się pan ze stanowiskiem rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które wskazuje na bierność, pasywność, opóźnienia w działaniu policji wczoraj i domaga się od strony polskiej przeprosin. Nie, ja się nie zgadzam ze stroną rosyjską i nawet nie znam stanowiska strony rosyjskiej, tylko ja obserwuję, jestem tak jak państwo, się zbulwersowany tym, co działo się wczoraj wokół ambasady rosyjskiej, bo my możemy mieć słuszne pretensje do Rosji w związku z tym, co ona nie robi, a powinna robić choćby w sprawie wraku smoleńskiego, czy w różnych sprawach, aspektach gospodarczej współpracy pomiędzy nami. Natomiast jest zasadą
cywilizowanych krajów, że państwa niezależnie od relacji chronią placówki dyplomatyczne, niezależnie od napięć pomiędzy krajami, jakie mają miejsce. I w tym wypadku to nie jest kwestia, co mówi strona rosyjska, tylko jest kwestia, co działo się pod ambasadą rosyjską. No, pod ambasadą rosyjską działo się to, co wszyscy widzieli. Wszyscy też widzieli, że tam nie było policji. Tak? Czyli nie było sił, które powinny tam znajdować się, by zapobiec tego rodzaju zdarzeniom. Tym bardziej przecież, że analiza zagrożeń przed przejściem tego marszu obliczonego na 100 tysięcy ludzi nawet wskazywała, że to może być właśnie ten obszar ambasady punktem zapalnym. Czyli skoro policja miała świadomość i dokonała właściwej analizy, że tam wokół ambasady może dojść do sytuacji zapalnych, to jest oczywista oczywistość, odwołując się do słów klasyka, że w takiej sytuacji policja tam powinna być, czuwać na miejscu, by zapobiec. Tymczasem policji z jakichś powodów nie było. I pytanie teraz, z jakich? Czy mamy do czynienia z przyczyną leżącą w skrajnej nieudolności, niekompetencji, głupocie, czyli mamy głupków, jednym słowem, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w Polsce w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, czy też są to ludzie jednak inteligentni, bystrzy, którzy potrafią wyciągać wnioski z tego, co było rok wcześniej, i świadomi scenariusza, który może się wydarzyć, godzili się na nim. A nawet chcieli, żeby do niego doszło po cichu, po to, aby go dzisiaj rozgrywać politycznie dla własnych interesów, po to, aby przysłaniać w ten sposób swoją nieudolność, niekompetencję i kłopoty, jakie ten rząd ma na każdym kroku w związku z nieudolnością prowadzenia polityki gospodarczej, społecznej czy w sferze ochrony zdrowia i w każdej innej dziedzinie. I wydaje się, że ten drugi scenariusz jest bardziej prawdopodobny. Znaczy, mnie się wydaje, że w tej sprawie minister spraw wewnętrznych uzyskał stosowny raport zagrożeń przed 11 listopada, zwłaszcza, że mieliśmy szczyt klimatyczny do tego jeszcze. Następnie z tym raportem udał się do pana premiera i tam na najwyższym szczeblu, no jest takie przynajmniej podejrzenie, które trzeba zweryfikować poprzez pracę tej komisji, doszło do podjęcia pewnej decyzji politycznej. Nie dajemy osłony. No tak czy inaczej, żądanie przeprosin ze strony rosyjskiej to chyba naturalna kolej rzeczy. Wie pan, są oczywiście pewne gesty kurtuazji w stosunku do każdego z krajów. Ja mam bardzo krytyczną ocenę tego, co robi rząd rosyjski i prezydent Putin, ale chciałbym, aby w Polsce były przestrzegane pewne zasady w stosunku do placówek dyplomatycznych każdego kraju. Niezależnie, czy władze tego kraju darzę szacunkiem i sympatią, czy też wręcz przeciwnie, mam do nich jak najbardziej krytyczny stosunek i niekoniecznie pozytywne emocje. To są po prostu zasady cywilizowane. To już w Krzyżakach słyszeliśmy, że jak jechał krzyżacki posłaniec, to nie, źle by to się skończyło, bo wtedy też, gdyby nie Danusia, bo wtedy też przestrzegano pewnych cywilizowanych zasad, które mówiły, że obcego posła się chroni. Chroni się tak samo obcą placówkę dyplomatyczną i wtedy Krzyżacy nie byli naszymi przyjaciółmi. Dziś Rosja też naszym przyjaciół nie należy, odwołując się do z kolei Sienkiewicza, ale który tak to malował. Ale my Polacy powinniśmy stać na straży pewnych standardów i jedną rzeczą jest manifestowanie pewnej słusznej złości wynikającej z tego, co Putin i Rosja robi w sprawie choćby katastrofy smoleńskiej, utrudniając jej wyjaśnienie poprzez niedostarczenie dowodu, choćby wraku samolotu. Ale drugą sprawą jest trzymanie na wodzy emocji w pewnych sytuacjach, w każdym razie wywiązywanie się ze strony państwa swoich zasad ochrony placówki dyplomatycznej. My jako Polacy oczekujemy, aby nasze placówki dyplomatyczne były strzeżone i tego powinniśmy też, to powinniśmy gwarantować jako kraj cywilizowany innym państwom, czy nam się podoba ich polityka, czy też nie. To są po prostu zasady i te zasady tutaj nie zostały do końca zachowane. Oczywiście nie można też przesadzać, bo teraz Rosja niestety wykorzystuje tą sytuację przeciwko Polsce. I na tym polega też nasz problem, ten brak aktywności ze strony władz polskich dał Rosji argument przeciwko nam, do wygrywania tego przeciwko Polsce na arenie międzynarodowej, że Polska nie szanuje międzynarodowych standardów i zasad. Ale powinniśmy pamiętać, że trzeba znać proporcje, bo tu nie doszło do wydarzeń, które czasami obserwujemy, że wdzierają się ci demonstranci na grunt innej ambasady, że niszczą, dewastują. No przecież są takie sytuacje w różnych krajach opisane, ale doszło jednak do incydentu, który nie powinny się zdarzyć i w tym sensie
Na pewno jest to sytuacja godna ubolewania, ale przede wszystkim my, też mówię jako obywatele, nie tylko mówię to jako polityk, no, możemy mieć słuszne pretensje do polskich władz, bo próby różnych ataków na ambasady, placówki państwa obcych zdarzają się w różnych krajach też Europy Zachodniej, ale tam zawsze jest kordon policji, który szczerze tych placówek przed tego rodzaju incydentami, a tutaj tego zabrakło. Zabrakło po prostu profesjonalizmu działań władzy. Władzy, która wiedziała, czego się może spodziewać. Władzy, która już przerobiła tego rodzaju doświadczenie rok wcześniej. Władzy, która mogła temu skutecznie zapobiec, a nie zrobiła tego. I pytanie właśnie, dlaczego? To jeszcze mam jedno pytanie. Co pan sądzi o wpisie pańskiego byłego kolegi z Solidarnej Polski, posła Bartosza Kownackiego, który wczoraj napisał, nie wiem jak to interpretować, ale słowa brzmiały mniej więcej tak, że pedalska tęcza płonie na Placu Zbawiciela. Czy to przystoi posłowi? Wie pan, pan poseł Kownacki jest posłem Prawa i Sprawiedliwości, więc mam nadzieję, że będzie pan redaktor miał okazję przepytać kolegów z Prawa i Sprawiedliwości, bo nie znam kontekstu też tej sprawy, a nie chciałby, że by wyniknęło, iż tutaj rewanżuje się panu posłowi Kownackiemu, Kownackiemu z tego powodu, że zdezerterował i udał się do Prawa i Sprawiedliwości. Myślę, że to jest dobre pytanie do kolegów kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości, pana Kaczyńskiego, przewodniczącego klubu Błaszczaka. Kontekst jest bardzo prosty, panie ministrze, bo płonęła tęcza na Placu Zbawiciela, poseł Kownacki, jako parlamentarzysta, już tak to ujmę szerzej, właśnie tak oznajmił w sposób bezceremonialny, że pedalska tęcza płonie. Panie redaktorze, znowu jest kwestia tego, jaki styl się hołduje, jakiemu stylowi hołduje się w polityce, bo tęcza może się też mnie nie podobać różnym osobom i można domagać się zasadnie, bo to jest prawo też demokracji, aby ten obiekt z tego miejsca zniknął, bo nie dodaje tam wartości estetycznych temu akurat fragmentowi Warszawy. No ale nie jest rzeczą standardową, rzecz jasna, mieszczącą się w ramach cywilizowanych form wyrażenia protestu, podpalanie obiektów, z którymi się nie zgadza, stworzenie jakiegoś tam przy okazji pewnie zagrożenia. Niestety polska polityka jest pełna coraz ostrzejszych słów, brutalnych napaści i w tym sensie pan Kownacki nie czyni precedensu, ale wpisuje się w pewną już, można powiedzieć, szeroko nie wiem, szeroko otwarte bramy idące, prowadzące do brutalizacji języka polityki. No, wystarczy, że wspomnę tutaj człowieka zupełnie innej bajki, nie jakiego pana Janusza Palikota, który czasami się spotyka z państwem w tej sali. Myślę, że jego język w podobnych sytuacjach nie był dużo bardziej dyplomatyczny, a sądzę nawet, że był jeszcze bardziej wulgarny i brutalny. Po prostu polska polityka jest dzisiaj pełna mocnych słów i można na tym ubolewać, ale takie są też i brutalne fakty. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Chciałam zapytać pana zdaniem, kto jest wrogiem niepodległości w naszym kraju? Pani redaktor, spór na temat wizji niepodległości zawsze był żywy w niepodległej Polsce, również w latach 20. i ten spór demokratycznie może toczyć się i dziś, byle nie dochodziło do przekraczania pewnych barier i granic polemiki. Mogę powiedzieć, że mam krytyczne oceny co do wizji Polski w Europie, które reprezentuje przed premier Donald Tusk, mówiąc, czy formułując swoją wizję funkcjonowania Polski w dwóch słowach, więcej Europy w Europie. Co to znaczy, to pewnie, że warto było sięgnąć do konkretnych dokumentów, które rząd przygotowuje, ale też jestem krytyczny wobec niektórych wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, który z kolei jeszcze w grudniu 2011 roku na łamach Gościa Niedzielnego formułował pogląd, że powinien być powołany jeden wspólny prezydent Europy i powinna powstać silna armia, która będzie temu prezydentowi podlegać, no bo to są słowa, które mówią wprost o Europie Federacyjnej. Czy to oznacza, że obaj panowie, wyrażając różne stanowiska, które nie podzielam,
jak pani ujęła, są wrogami niepodległości. No, ja tylko cytowałam. Można oczywiście używać w ramach debaty publicznej i takich słów. Ja wolałbym to ująć, że obaj panowie rysują pewien obraz rozwoju Europy, który jest całkowicie sprzeczny z tym, czego oczekuje moje środowisko polityczne, bo ja wyobrażam sobie Europę wolnych i niezależnych krajów, państw, które szanują samodzielność narodów, a nie tworzą jakąś nową formę państwowości federacyjnej z jednym prezydentem, z wspólną armią, wspólnym budżetem i spraw zagranicznych. Ale to jest kwestia już też pewnego stylu w polityce i w debacie politycznej. Spory są uzasadnione, bo jest spór o wizję i przyszłość Europy i Polski w Europie. Mogę państwu zdradzić dziś, nie jest zresztą tajemnicą, że również w Prawie i Sprawiedliwości za czasów rządu Jarosława Kaczyńskiego, który negocjował traktat lizboński, był bardzo mocny spór o to, jak powinniśmy konstruować nasze relacje międzynarodowe z Unią Europejską i czy Jarosław Kaczyński nie poszedł za daleko. Świętej Pamięci Lech Kaczyński, godząc się na traktat lizboński, w mojej ocenie poszli za daleko. Tak? To jest traktat, który bardzo osłabił pozycję Polski, w tym sensie działa na szkodę tak rozumianej silnej Polski w Europie, tak ja sobie to wyobrażam i moje środowisko polityczne. Ale wolałbym używać języka merytorycznego niż określać to tego rodzaju terminologią, jaką posłużyła się pani, czy jaką przywołała pani redaktor. To jeszcze chciałam zapytać o zachowanie, skoro tam użył pan dosyć mocnych słów pod adresem władz. A propos wczorajszego marszu, to chciałam zapytać o pana ocenę zachowania młodzieńców, którzy przychodzą na Marsz Niepodległości w kominiarkach, wyrywają kostkę brukową, niszczą samochody, podpalają je, niszczą drzewa. To jak ich nazwać? Wie pani, niezależnie czy to są prawicowe, czy to są lewicowe i lewackie bojówki, to można to nazwać w jeden sposób chuligaństwem i powinno się to ścigać i wyciągać konsekwencje. Niestety ten rząd zlikwidował sądy 24-godzinne, które w swoim czasie przygotowałem po to, aby właśnie tacy ludzie byli natychmiast zatrzymywani i tego rodzaju incydenty były osądzane. Myślę, że te zachowania nie były podzielane przez przygniatającą większość ludzi, którzy manifestowali w wczorajszym Warszawie w ramach manifestacji niepodległości, bo przecież tam szli ludzie, którzy chcieli dać wyraz swoim przywiązaniu do Polski, patriotyzmu, a nie chcieli akceptować i nie akceptowali rzucania kostkami brukowymi czy podpalania jakiejś budki pod ambasadą w Rosji. W tym sensie, że cała dzisiaj dyskusja nie toczy się wokół pokojowego przesłania marszu, pewnych wartości, do których on się odwoływał, ale wokół tego rodzaju chuligańskich incydentów jest też ze szkodą dla tej ogromnej większości ludzi, sądzę, którzy tam manifestowali. Więc myślę, że tu powinniśmy być zgodni, niezależnie czy dotyczy ekstremy po prawej czy po lewej strony. Jeśli mamy do czynienia z chuligaństwem, to chuligaństwo trzeba tępić. Były do tego dobre narzędzia w postaci sądów 24-godzinnych, a dlaczego ten rząd je zlikwidował, no to już jest zupełnie inna.